Nazywam się Maciek Czaczyk, mam 17 lat, chodzę do liceum ogólnokształcącego w Gryfinie, tam również mieszkam. No, oczywiście kocham grać na gitarze, kocham muzykę, bluesa szczególnie, polskiego bluesa, bo też myślę po polsku i chcę śpiewać po polsku. Moje zainteresowanie ogólnie muzyką narodziła się dzięki mojemu dziadkowi, który grał na gitarze, pokazał mi parę chwytów pierwszych, no i potem zaczęła się gitara. Śpiewam nie wiem od ilu lat, praktycznie od urodzenia, bo to było pierwsze. A grałam od około 4 lat. No i jakoś to staram się łączyć, chociaż bardziej jestem tu w roli gitarzysty niż śpiewaka. Przyjechał ze mną tatuś i mój wujek. Wujek Michał, który jest w moim wieku. Takie anomalia trochę, ale wujek. Maciek z gitarą, cześć. Cześć, witam. Co będziesz robił, jak będziesz dużym chłopcem? Nie wiem, grał. Sam? Z zespołem. A zespół gdzie? W Szczecinie. A ty sam dlaczego? No bo nie przyjechali. Bo co? Bo nie mogli. Matoły. Matoły. Wasze piosenki? Nie, moja. To znaczy cover, dzisiaj cover. Jaki? Nalepa. I co? Maciek z gitarą zaprezentuje nam kawałek nalepy, a panie z jury, Ela i Kora, spadną z krzeseł. Obiecaj mi to, że zarobisz to naprawdę dobrze, no. Obiecuję. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Opowiedz coś o sobie. Mam 17 lat i uczę się w liceum. Teraz do drugiej. Okej. No i chciałbym dzisiaj zagrać utwór. Jaki? Utwór Tadeusza Nalepy. I co? Proszę bardzo, śpiewaj kochany. Śpiewaj. Był maj i noc i bzy. Był raj i śnieg i bzy. I co? Łapciaby dab dub dub dab dab. Za rok znów maj i bzy. Lecz tu to on, nie ty. I co? Łapciaby dab dub dab dab dab. Dziękuję, dziękuję. Jesteś fajny, fajnie się ciebie ogląda, słucha. Wydaje mi się, że na gitarze lepiej się czujesz niż wokalu. Poćwicz wokal, będziesz uniwersalny. Poćwiczę. Śpiewałeś świetnie. O, dziękuję bardzo. Po prostu fantastycznie. Pokazałeś tu naprawdę wielką, wielką swoją osobowość. I dziękuję w śpiewie, i w graniu. Fantastycznie. Dziękuję. No to w ogóle, wiesz, co za gość zajebisty, no. Przychodzi taki niepozorny facet, teraz też stoisz tak skromniutko, a jak grasz w ogóle, to jesteś, no jakbyś z tamtej strony oceanu przypłynął do nas, no. Wielka masz, przyjemność. Masz zajebisty feeling, masz genialny feeling. Jak grasz, jak śpiewasz, w ogóle super. A ja bym zwrócił uwagę jeszcze na umiejętności rytmiczne, bo to my z Elą zwracamy na to uwagę, bo to w tym kraju kuleje strasznie. Rytmicznie jesteś naprawdę znakomity. Na gitarze zwłaszcza, bo wokal to jest takim dodatkiem, ja to traktuję trochę jako dodatek. Natomiast gitara znakomita i sound, stylowe granie, jest taki świetne młody chłopak solówki. W ogóle, no.
No ale tacy chłopcy młodzi grali, grają wszędzie na świecie fantastycznie na gitarze. Ludzie, przecież my nie jesteśmy jakimś czwartym światem. Stylowość się nabiera z wiekiem. Ale gitarzyści wspaniali. Hendrix miał 17 lat i tak po prostu grał, że buty wszystkim spadały. Kochany, jesteś fantastyczny, świetnie grasz. No, wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dzięki. Do zobaczenia. Zapraszamy dalej. Jesteś pewien, dlaczego tu jesteś? Tak, jestem pewien, dlaczego tu jestem, bo to tylko muzyka. A ja jestem muzyką, no. No to dobrze. Jesteś gotowy na to, że plakaty z twoją podobizną będą wisiały na ścianach większości dziewcząt w Polsce? Jeszcze nie. Muszę się na to przygotować psychicznie. Dobrze, to masz chwilę, masz jakiś miesiąc, dwa na to, by się przygotować na to. Przyzwyczaj się do tej myśli i wracaj do nas szybko. Dobra, nie ma problemu. Pozdrawiam. Pa.